Siemanko wszystkim, Karim Koszmar na linii, kolejny odcinek na dachu bloku. Dzisiaj jest ze mną szczególny gość, ponieważ gdyby nie ta osoba, to nie byłoby takiego zwykłego chłopaka, a gdyby nie było takiego zwykłego chłopaka, to nie wiem, czy do dzisiaj by Karim miał taką zajawkę na rapowanie. Siemasz, Zak. Cześć, witaj, hej. Kupę lat się nie widzieliśmy. Co u ciebie w ogóle słychać? Dobrze. No, tyle się nie widzieliśmy, bo był każdy gdzieś porozjeżdżany po świecie i Polsce. No wiesz, szara rzeczywistość, ale wszystko w porządku. Wszystko okej, okay. A dzisiaj jak dzień spędziłeś? No dobrze, intensywnie jak zwykle, wiesz, od 6 do teraz to po prostu... Praca i dzieci. Dokładnie. Praca i dzieci, no widzisz. Słuchaj, kurde, jest tyle rzeczy, o które cię chcę zapytać. Jak się poznaliśmy w ogóle? Ty pamiętasz, jak my się poznaliśmy? No, na pewno przez rap. Było tak, że z Borem młodym nagrywaliśmy tam piosenki, tak? Jako Krótka Piłka? Jako Krótka Piłka. A ty byłeś w składzie Krótka Piłka, czy robiłeś bity dla Krótkiej Piłki? W składzie. Byłeś w składzie, no. Tak, i chyba Boro czy młody, ktoś powiedział, że tutaj jeszcze tam na osiedlu mają takiego chłopaka, który tam chce coś nagrać, czy tam może coś nagrać, no to ja powiedziałem, no to wiesz, to przyjadę, zobaczymy. No przyjechałem tutaj do ciebie, no pamiętam co, stanąłem tutaj pod twoim blokiem. Co ty gadasz, tak? No, tak, tak, no i to przyszedłeś, wiesz. Siema, coś tam, no to nagrywamy, wiesz, to wtedy to po prostu no, robiłem podkłady, jakieś tam miałem, wiesz, tam nikt się nie bił o te podkłady specjalnie, więc jakoś tam zależało ci i się bardzo cieszę, bo też gdyby nie ty, to ja nie wiem, co ja bym dalej robił tam z tym hip-hopem, tak? Bo w sumie większość mojej muzyki jest powiązana z tobą też, nie? No, no kurde, dla tych, którzy są młodsi może, no to kiedy w 2000 roku wydaliśmy, Zak tak naprawdę był dużo jakby bardzo pomocny i nawet nie wiem, czy on bardziej tego nie wydał, niż ja to wydałem wtedy, i to był nielegal, taki zwykły chłopak, który się powiedzmy odbił takim szerszym echem w Bielsku. Pamiętajmy, że to były czasy, w których nie było tak jak teraz, że rapowało 50 osób w każdym bloku, tylko jakby to były sporadyczne kwestie, jakby byliśmy po prostu jednymi z tych, nazwijmy to, pierwszych, no nie, ludzi, którzy to tutaj robili. Ja kurde pamiętam, bo ty mówisz, że tu podjechałeś. Ja pamiętam coś takiego, że gadaliśmy na szkole i ja nie wiem, czy Boro w ogóle nie przedstawił mnie tobie, czy ciebie mnie, ale może się mylę. No możliwe. Wydaje mi się ogólnie, że Boro mnie tutaj wprowadził w towarzystwo WP. I to też... Bo wy razem chodziliście do szkoły. Tak, razem chodziliśmy do szkoły, no, dzieliliśmy pasję muzyki. Od samego początku, jak się poznaliśmy, to się dosyć mocno skumplowaliśmy. To był zawsze jeden z takich moich bliższych przyjaciół. Wszystkie koncerty, no, kasety, tak, no, to była nasza pasja, taki konik. I żyliśmy tym non-stop. Nie tylko hip-hopem, bo przed hip-hopem no, też to dużo też było innej, takiej mocniejszej muzyki. Tak? To rozwiń może. Jak ty w ogóle trafiłeś na hip-hop? Czego słuchałeś wcześniej? Kurczę, jak w ogóle pamiętasz? Nie pamiętam, pierwszą płytę czy coś takiego? Dokładnie. Pierwszą płytę hip-hopową? No jaką usłyszałeś, no. A to było dużo wcześniej. Pierwsza płyta hip-hopowa to był Criss Cross. Okej. Okay. Jump znaczy, Jump? Jump Jump. Znaczy to były w ogóle dwie moje pierwsze kasety, jakie kupiłem. To było, pamiętam, to było w tym samym dniu. To był Criss Cross i AC/DC. I chyba Highway to Hell. Okej, okay. Czyli no AC/DC pewnie ci bardziej siadło w tamtym czasie, czy nie? Co, ja miałem Karim wtedy, no nie wiem, 10 lat, 11. Nie pamiętam, jakie to wyszło, ale tak mniej więcej to... Ja jeszcze nie mieszkałem w Bielsku, wcześniej mieszkałem jeszcze w Krośnie i tam... O widzisz, to ja nie wiedziałem tego nawet. No, tam jeszcze do podstawówki chodziłem. To taka wczesna podstawówka, to był Criss Cross i AC/DC. Okej. Okay. No później była przerwa. Ale nigdy mi nie kazałeś spodni na lewą stronę, tył naprzód zakładać.
No. No, później miałem przerwę z hip-hopem dosyć długą. To różne rzeczy słuchałem, no, ale później z Borem, no to przeróżne, to Illusion, jakieś Flap Jacki i tak dalej. Okay. No i oczywiście te standardy, co każdy mówi, Beastie Boys, prawda, tam okay. I te klimaty. I nie wiem, kiedy się hip-hop dokładnie pojawił. Na pewno to były te warszawskie, to chyba od warszawskich numerów. Mm-hmm. Czyli 3H pierwsza, jakiś tam Volt. Mm-hmm. Bardziej to niż tam Kielce, mm-hmm. czy jakieś tam Peje i tak dalej, no to bardziej te warszawskie numery. Okej, okay. Ja też pamiętam, teraz mi się przypomniało, ale to może później do tego napomnę, do Morwła, ponieważ ty byłeś dobrze coś tam związany niejako troszkę przez chyba Przemka Targosza z tym tak, zespołem, tak, ale tak. To później do tego wrócimy. To czekaj, zanim dojdziemy, jakby pogadamy o rzeczach, które ty w ogóle wyprodukowałeś, to u ciebie chyba przygoda w ogóle z hip-hopem się zaczęła od graffiti bardziej. Czy ja dobrze mówię, czy nie? Dokładnie, no. Tak? To był chyba 97, nie jestem pewny, bo nie mam fotek tych pierwszych prac, ale, mhm. ale tak szacuję, że to był 97. Mhm. Wtedy słuchałem, to chyba właśnie już jeszcze to nie był może hip-hop, może jakieś Beastie Boys, ale raczej chyba taka mocniejsza muzyka. Mhm. I no wtedy jeszcze nie wiedziałem ogólnie, że będę się zajmował muzyką, tak? Mm-hmm. To dopiero później przyszło jakoś tam przy okazji z Borem tutaj, gdzieś on tutaj znał. A jak się graffiti zaczęło? Przez co się graffiti zaczęło? Chyba to były gazety. Zobaczyłem chyba Ślizg, tak? Zobaczyłem w Ślizgu te wszystkie style, to zakochałem się i no to nie dało się tego nie robić. A skąd się wzięła ksywka Zak? Właśnie nie jestem pewny, szczerze. Moim zdaniem może to być trochę powiązane z wokalistą Rage'u, okay. ale nie, chyba nie do końca. Więc mm-hmm. Nie wiem, może po prostu, wiesz, te literki mi też trochę spasowały. Mm-hmm. To też tak czasami jest, że tam Z i A było fajne tak, i tak, gdzieś tak, się tak, to tam tak, tak. Połączyło i zostało. Graficiarze będą wiedzieli, o co chodzi, no nie? No bo tak było, że ważne były fajne litery w swoim tagu, no nie? A no dobra, no to czekaj, no to wróćmy do muzyki teraz na chwilę. Zacząłeś z Borem i... Albo inaczej, jak wpadłeś w ogóle na to, żeby robić bity samemu? Bo ty jesteś chyba jedną z pierwszych osób, które w ogóle to robiły. W tym czasie w Bielsku, no młody jeszcze nie robił, młody robił trochę później. Mhm. Michael właśnie z KWH, no nie, to robił w tym czasie. No ale jak u ciebie to się stało, że zacząłeś, pamiętasz? Znaczy, u mnie ogólnie muzyka to jest coś naturalnego, to szedłem z muzykalnej rodziny. Okej. Okay. Grałem na gitarze. Mhm. I też byłem, że tak powiem, dobry na komputerze. Okej. Okay. Więc jakby kiedy dostałem programy muzyczne mm-hmm. do robienia muzyki, no to też, to tak z tymi literkami w Ślizgu, mm-hmm. wiesz, no, po prostu zacząłem się bawić. Tutaj. Fruity Loops? Fruity Loops, mm-hmm. tak. I jakieś pierwsze, chyba na Fruity Loops też były jakieś takie chyba sample proste, takie jakieś, czy gdzieś skądś ściągnąłem takie, nie mówię jakieś takie długie, ściągane, ale takie proste jakieś takie dźwięki. No mm-hmm. i można było się czymś pobawić. No bo ja młody w ogóle, nie wiem, czy oglądałeś moją rozmowę z młodym. Młody wspomniał coś takiego, że on jakby u ciebie zobaczył najpierw, że to można na jakby początki tej muzyki, ale później jakby ty od niego zobaczyłeś, że sample można, że to można samplować, bo ty na początku no, grałeś tylko wszystko. Pamiętasz coś takiego? Znaczy nie, to ja grałem później, mhm. na początku głównie samplowałem, ale możliwe, że to młody, i to chyba to jest prawda, że młody chyba mi uświadomił mnie, że te wszystkie piosenki i tak dalej, że to się opiera na samplach, tam to po prostu lupy, tak, i albo się tam jakoś tam i tnie. Okay. I pierwsze piosenki może były sample, jakieś takie pojedyncze dźwięki, ale później chyba możliwe, że młody mnie tam poduczył trochę. Okej, okay. No to dobra, to ile wyszło kawałków Krótkiej Piłki, pamiętasz? Czy ty masz w ogóle coś z tego? No właśnie, szukałem tej płyty, mm-hmm. znalazłem tylko okładki. Okej. Okay. Ktoś pisał tam, że też ma tylko okładki. Aha. I nie mam tej pierwszej płyty, Grzbot przed burzą. To było chyba 5 egzemplarzy tylko, jeżeli dobrze pamiętam. Znaczy to nie była w ogóle płyta, bo to było takie, wydaje mi się, na wewnętrzne potrzeby. Bo tam na okładce zapisane, że płyta jeszcze chyba nie jest gotowa, a i do tego skrecze dogra jeszcze DJ MGO z Śródmiejskiego. Tak było dopisane? Tak, ale okładka już była.
Więc to było takie opłatka na potrzeby wewnętrzne zrobione, chyba się nudziłem, no, więc to było takie... No, taka amatorka, wiesz. Takie, słuchajcie, to jest takie trochę chujowe jeszcze, ale będzie lepsze. Posłuchajcie ze chujowej wersji, ale zrobimy to lepiej. Dokładnie. No. Tam były chyba 4 kawałki, nie wiem, tak mi się wydaje. No ja pamiętam tylko wakacje. Wakacje, młody miał solo, Boro miał solo. O, 3 kawałki. A pamiętasz, jak to coś leciało? Tak, pamiętasz jakieś teksty? Dawaj, zarobuj coś kawałek. Z wakacji, znaczy później, z tych, powiedzieć, z tych pierwszych numerów nie pamiętam tekstów i nawet nie pamiętam podkładów. Tego chciałem tego posłuchać. Później był kawałek Kapę Tur. To ja tam tur, też nagrałem. Ty tam byłeś, no, i to mam gdzieś. Co ty mówisz? To mam. A kiedy tego słuchasz? No bo czekaj, bo tam, mówię gdzieś w internecie krąży. Tam, nie. Tak, tak, tam Michał Bąkiewicz, on tam też. Co ty mówisz? On, naprawdę? Tak, w internecie? Tak, jest, ma też dużo różnych rzeczy, więc tam. Michał, na pewno tego słuchasz. Okay. Prośba, żebyś to udostępnił. Chyba to kiedyś udostępniał, jeszcze kilka innych numerów. Okej. Okay. Także jeszcze to był jeden ten numer. Jeszcze jeden chłopak mi do mnie pisał ostatnio, nasz wspólny znajomy, tylko nie chcę go tu z imienia i nazwiska wymieniać. Taki niski, w okularkach i mieszkał nam w Złotych Łanach tam. Kojarzysz? W okularkach. Taki... Ale raper? Nie, nie raper. Dobra, kurde, nieważne, no ale jak oglądasz to... A wiem, tak, 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 tak. No. On tam mieszkał w bloku, gdzie twoja pierwsza dziewczyna. Tak, tak, no, no dokładnie. Tak, tak, to pozdrawiam. No, no piona, to obiecałeś, że wyślesz i co? No obiecałeś, stary, i dalej nic nie ma. M. No, dobra. Jeszcze jeden numer znalazłem. Jaki? Nie pamiętam go w ogóle i to był numer, mam go tutaj, znaczy to była tylko zwrotka Bora. Okej. Okay. I to nie jest skończony numer. Masz go tutaj? Tak, a tak. Możesz tak puścić? No, mogę, bo drugie dla pieniędzy. No proszę. Pozdrawiam skurwieli, co chcieli, by krótką piłkę diabli wzięli. W jeżędeskach nas widzieli, byliście blisko. Niestety Boro wraca na boisko i wszystko. Pisze jak masełko i świeży wek. Lady stand gentleman, KPSB. Znowu to trio, rozrywkowe jak karnawał trio. Dla tych, co nas pytali, krótka piłka znów na fali. Żebyście to niczym by wdychali, płonęli. Kapę na rebeli, dla przyjacieli. To znaczy przyjaciół, przyznaję, że dopadł mu gorszy niż po przedawkowaniu ziół. Ale znowu będę wam głowę truł. Kolejna metafora chora, to wychodzi samo z ciebie jak szybozwora. Powracamy jak DSA, cieszysz się, jakbyś miał w rękawie asa. Zdziwiony, jakbyś pod kołdrą znalazł drugiego kutasa. To kurwa mamy bez zasad, przyjemy po strach, jak Volkswagen Passat. I przyrzekam, że kurwa nie znikniemy drugi raz, tak jak znika kasa. I koniec, koniec. To jest jakiś taki numer, wiesz, że już jest powrót krótkiej piłki. No, no panie i panowie, tego się nie spodziewałem. Zajebiście, ja też, że ja to znalazłem przez przypadek. Wow, Boro, czyli Michał Syzamek, z którym był wywiad wcześniej trochę. Ja tego nie słyszałem w ogóle, ja to słyszę pierwszy raz w życiu. Ja 20 lat temu to słyszałem. No widzisz, a ja nawet wtedy tego nie słyszałem. To jest, kurde, strzelam, że to jest... przyjdźmy to całkiem może. Strzelam, że to będzie gdzieś 9-8 rok. Dobrze, czy nie? No to już miał być comeback, no to już po pierwszej płycie. Aha, a pierwsza płyta była? No właśnie nie wiem, no właśnie tam nie wtedy, ma daty. Jakieś 9-7, 9-8. Ja bym powiedział chyba z 9-9. Okej, okay. Czyli to mogło być, okej. Okay, no bywa tak 9-9-2000. Wow, no tu mnie zaskoczyłeś. Tylko młodego tutaj nie ma. Proszę wszystkich moich następnych gości, żeby takie niespodzianki robili jak Zak. Przyniósł kawałek, którego nigdy nie słyszałem z 99 roku. Ja nie wiem, czy Boro pamięta w ogóle ten kawałek. No, no sobie przypomniał, się będzie cieszył. Wydaje mi się, że ten kawałek nie jest skończony w ogóle, tylko chyba Boro coś dograł. W ogóle tak słyszę, że ta perkusja jest. Ale to kurde, ale wiesz co? To dobrze, to nie brzmi źle. To nie brzmi źle nawet wiesz, nawet teraz. Ja ci powiem, że to brzmi lepiej niż, kurde, Boro w ogóle sam to mówił, że on nie jest zadowolony z jakiegoś kawałka, który tam nagrał na MD dawno, po tym jakiś 2008 na dekadę, a to w ogóle brzmi mega lepiej niż tamto, niż tamto. Nie? No. Nie, Boro był ogólnie, wiesz, że to było utalentowane. No. Wow, dobra, kozak, ale zajebiście, to mi się podoba. I to miał być comeback i ten comeback nigdy się nie ukazał już. A ile było kawałków wtedy?
w sumie piątkę piłki? No, no bo nie, pięć, bo pięć było na tym pierwszym, tym? Nie, chyba 3-4 na pierwszym. I później? Kapę turnę, prawda? Mhm. I pół tego, no to tak z 4, to kapę turnę to nie było na tym pierwszym, to już miało iść na to drugie, czy jak? Nie pamiętasz. Musiałby tą okładkę sprawdzić, okay. Nie pamiętam. Okay. Mogę tę okładkę wrzucić gdzieś do netu. No, krótka piłka generalnie razem z KWH to są the most wanted numery do znalezienia, bo tego nikt nie ma. Ja, do mnie ludzie powysyłali wszystko i mam naprawdę dużo, dużo ludzi mi powysyłało dużo rzeczy. Ligara pamiętasz? Tak, tak. Ligar jest w ogóle, wiesz, w Chicago siedzi lata i oglądał i w ogóle mówi, ja mam to i to i mi wysłał stary w chuj w ogóle kawałku. Z tamtego czasu, czego nikt tu generalnie nie miał, no nie? No i to z sobą wziął do Chicago, tak? On nawet tego nie wziął ze sobą do Chicago, tylko on tam w ogóle poznał kogoś, kto tu też był z osiedla i ten ktoś mu w ogóle dał, czy coś takiego, no? Jakaś taka faza była. Dobra, no to co? No to na tym generalnie chyba możemy powiedzieć, że niestety krótka piłka umarła, tak? To no. Jest... Mm? Tak, ale prawdopodobnie nie pamiętam dlaczego. To mm-hmm. nie, że tam coś się wydarzyło, że ktoś coś nie chciał, czy mm-hmm. coś, to tak jakoś przyszło naturalnie. Ja zacząłem z tobą nagrywać. Mm-hmm. Nie wiem, czy to może trochę przez to, że się skupiłem trochę na twojej płycie. Mm. To nie wiem, czemu przestaliśmy nagrywać, tak szczerze mówiąc. Młody, nie wiem, czy się w Meridialu trochę już tam nie zaangażował w podkłady. No. Nie wiem. Na pewno tam relacyjnie wszystko było jak najbardziej okej i się dalej trzymaliśmy bardzo fajnie jako kumple. Nie wiem. No ale Boro właśnie też przestał rapować, ja w ogóle go też nie zapytałem o to, czemu znaczy, on w ogóle przestał. Tam freestyle? Nie no, freestyle to przez długi czas jeszcze, no nie, to on jakby właśnie się jakby przebranżowił na freestyle'owca, tylko tak mnie dziwi, szczególnie po odsłuchaniu teraz tego kawałka, czemu on przestał, bo to... No widać, że ochotę miał wrócić. No miał ochotę tutaj i to jakby brzmiało, no dużo lepiej niż ta, wiesz, ta pierwsza krótka piłka, no nie? No nic, no, życie. Czasem tak się dzieje i co? I później zaczęliśmy robić takiego zwykłego chłopaka. Opowiedz jakąś anegdotę związaną z tą płytą. Pamiętasz coś ciekawego z tą płytą związaną? Bo stary, ja po dziś dzień po prostu zdarza mi się, że spotykam dzisiaj ludzi i oni mnie poznają pierwszy raz i mówią, Karim! Kurwa, ta płyta, taki zwykły chłopak, zajebista, no nie? A ja się pytam, ostatnią słyszałeś, albo jakąś przez ostatnie 20 lat? Nie, ale kurwa, tamta zajebista, dalej tamta, sobie puszczam. Tamta najgorsza, nie? Kurczę, nie pamiętam czego. No pamiętam takie przebłyski, jak tam jakieś te... Bo ta była kładka na płycie już na druku, tak? Mm-hmm. No to kupa załatwiania z tym, że tam jeździłem po tych drukarniach, tam trzeba kupić płyty, to później znaleźć drukarnię, to nie tak, że przez internet, trzeba było pojeździć po tych drukarniach. No. Znaleźć, zamówić, wyłożyć pieniądze, no i później te... A do dzisiaj mam takie pudełko, takie kartonowe, obklejone okładkami. I tam płyty też masz? Płyt mam trochę, tak, jakby coś. Okładek masz, co się dużo byś chciał. Tych płyt masz naprawdę? Takiego kilka mam, chłopaka? Tak. Bo jak chcesz, to ci sprezentuję. Co ty gadasz? No ja bym, kurde, na nie, że bym się okładek ucieszył. Okładek mam strasznie. Ja takie pudełko, gdzie tam miałem karteczkę, ile mi kto wisi tam za tą płytę, nie? Czy okay, coś takiego, okay, bo tam okay. I skreślone. Okay. Bo tam się tego mało sprzedało, nie? Czy tam porozawaliśmy chyba? Nie pamiętam już, ale... Ja wiem. No kurde, ale ile zrobiliśmy tych płyt? Z 300? No ja nie mam ani jednej. No to się rozeszły. No, nie zakopaliśmy tego w lesie, także... No samochodu na bankę za to kupiliśmy. No. Ale wiem, że coś się... Zwróciło się może tam. Wiem, że... Ta drukarnia. No nie. No, może, no. Kurde, no dobra, ale... ja pamiętam na przykład twoją kuzynkę tam. Na Marysię. Marysię, no nie? I Marysia dzisiaj pewnie jest już mamą. No tak. Tak? Dobrze mówię? Tak. No. Marysia jest mamą, już nie rapuje. Marysia jest mamą. Marysia miała 8 lat i freestylowała na płycie taki zwykły chłopak. Pamiętam jeszcze takie rzeczy, że Pelson kiedyś, Pelson z Molesty kiedyś w wywiadzie w Hero na pytanie, co ostatnio słyszał nowego takiego, co ten wymienił właśnie tą płytę, no nie? Co mi znaczy twoją płytę całą. No Karim, taki zwykły chłopak, no nie no. Ty nie wiedziałeś o tym? Nie. Co ty mówisz? Ja stary, to mi to przecież zryło berę. Ja myślałem, że mnie w chuja robią chłopaki, jak to, wiesz, pobiegłem po to Hero,
Czy tam mówię, no kurwa, stary, przecierałem oczy. Ale tak pozytywnie, tak? No pozytywnie, mega, no. A jemu to dał... doszło? A jemu, ja wiem, jak to doszło, bo ty kojarzysz taką osobę, Przemek Markowski? Piona, elo, się nie widzieliśmy milion lat. Ja chodziłem z nim do klasy w liceum i on tą płytę wziął i był gdzieś na wakacjach w ogóle nad morzem i tam, nie wiem, czy był na koncercie, czy spotkał go przypadkowo i mu dał tą płytę, no. No i tak się stało. Ale wiesz co, Karim, to były lata 98, 99, a te Molesty wszyscy, to ile dużo wcześniej zaczynali, to tam 95, tak, 94, no to szczerze kilka lat przed nami byli, nie, no to też dla nas to było wow, nie, no to był inny świat, ale to była też jakość, tak, no to tych podkładów tam 600 volt, wiesz, no oni byli... i studio mieli jakieś tam, wiesz, no to jakoś tam... Trochę byli starsi, byli w Warszawie, tak. Mieli studio i no trochę inaczej to wyglądało niż u nas, no nie, ale no dobra, no i zrobiliśmy tego takiego zwykłego chłopaka i ja pamiętam taką rzecz, że ty mi w pewnym momencie powiedziałeś, że ty już nie chcesz robić więcej muzyki. Tak mówię? No, ale nie wiem, kiedy to było. Znaczy, to musiało być po tej płycie, no bo już następną, na następnej już chyba tym z profilu, co robiłem z Cinkiem, bo już nie ma twoich bitów w ogóle. Nie ma. Nie. Ja jeszcze pamiętam, że na Meridialu wytarmosiłem od ciebie, żeś zrobił intro i outro, ale jakby bity... dlaczego miałem nie chcieć? Pamiętasz? Nie wiem. Ja pamiętam coś takiego, że ty mi powiedziałeś, że ty już nie chcesz robić muzyki, coś tam, no nie? A to jeszcze później parę dobrych lat robiłem, także... Ale gdzie te bity poszły? Na no co? Nie, no kto? Do ciebie, gdzie? Nie? No to tam jeszcze poszły ta epka Rap Wity w bity, no to tam miałem, nie wiem, 6 numerów, czy ile? Czy 7? Nie wiem, większość tam, chyba. No bo tam... Aha, nie, no faktycznie, kurde, to jeszcze zrobiliśmy. No, później to Karim Koszmar miałem 4 albo 5. No to dobra. Koszmar no to, powraca. Nie, oczywiście, że tak. Tam były, to już jakby... Już było mniej tych numerów, ale racja, w Rap Wity Wity to była taka epka i tam były remiksy, tam miałeś kilka i na Koszmar Powraca też kilka, ale to był 2005-2006 rok, jak ona wyszła, Koszmar Powraca. No i później już chyba nic więcej, czy jeszcze coś? Nie, później nic. Znaczy to było tak, że... Znaczy nie pamiętam, żeby po takim zwykłym chłopaku tam twierdziłem, że nie. Bo nie, pamiętam, przepraszam, była... nie, bo ja to, tak powiedziałem znaczy, teraz, że... Ja w ogóle nie pamiętam, żebym kiedykolwiek stwierdził, że nie chcę robić, bo to miałem wrażenie, że to przyszło naturalnie, że po prostu już nie miałem czasu na to. A tak przynajmniej do tego Koszmar Powraca, tak? No to było taka pasja, wiesz, taki top. Nie? No to non-stop w głowie, no to też mieszkałem już w Krakowie wtedy, tam w pewnym momencie, no to też mi było trochę trudniej. Tu byłem w sumie co weekend i nagrywaliśmy albo robiliśmy coś. Jakiś tam... Mam taki przebój, dokładnie nie wiem jakby jak ta rozmowa się toczyła, ale że właśnie może to wynikało z tego, że ty już byłeś na studiach, wiesz, ja dalej byłem w liceum, to wiesz, jak w liceum, a ty już byłeś w Krakowie na studiach. No coś pewnie w tym jest, no. Było ale... mało, mniej czasu może miałeś, no nie? A powiedz mi, czyli załóżmy, że ten Koszmar Powraca to jest twoja ostatnia przygoda z tworzeniem bitów, czy jeszcze coś później dla kogoś, kogokolwiek zrobiłeś? W międzyczasie miałem jakieś takie. Dla kogo epizody? Robiłeś w międzyczasie? Schar, pamiętam, no. A to był chyba jeden numer. Okej. Okay. I pamiętam z Wojtasem miałem fajną przygodę. Z Wojtasem z Batorego, tak? No chyba z Batorego, ja tam nie pamiętam skąd on dokładnie był, tak okay, wiesz, ale no. Tam znaliśmy się z miasta, wiesz. On tam chyba z Siódmym Wzorem coś się trzymał. No i co zrobiliście? Nie wiem, czy... Znaczy pamiętam jedną akcję, taką mocniejszą. Wojtas zorganizował zespół metalowy. Okej. Okay. Poprosił mnie, żebym nagrał całą tą sesję. Wojtas rapował tam taką piosenkę Jestem produktem. Tam jeden z wokalistów tam taki growling robił, wiesz, mocny kawałek. I to było super, super przeżycie, bo załatwili mi mikrofony takie AKG specjalne do perkusji, do instrumentu, wiesz, to tam siedzieliśmy, to chyba było w BFAB-ie w tych halach, tam były różne takie sale do prób. Pamiętasz, w którym to roku było? Nie. A masz ten numer? No właśnie, nie mam, patrzyłem na YouTubie, nie mam, pewnie Wojtas to będzie miał, fajnie jakby Wojtas, jak masz, pojawiło. To śli.
bardzo chętnie bym sprawdził. Fajne. Mam prześwit taki, że było coś takiego rzeczywiście, ale już nie pamiętam dokładnie. To była super akcja. I z Wojtasem nie wiem, czy jeszcze coś nagrywam. Tak szczerze mówiąc, jak Wojtas zasłuchasz i coś tam masz zapisanego, to daj jakiegoś linka czy coś, to chętnie posłamy. I co? No i na tym jakby się, możemy powiedzieć, że się wyczerpała muzyczna przygoda Zeka? No. Tak? A czy robiłeś później coś takiego, bo na przykład jak z Mutim gadałem, to on tam w pewnym momencie skończył, ale jak teraz z nim gadałem, to on dużo rzeczy sobie później zajawkowo już zrobił do szuflady, no nie? Czy ty miałeś coś takiego? Że już miałem trochę podejść takich. Mhm. Tylko to jest tak, że wiesz, że produkcja muzyki to nie jest jak z pisaniem, tak mi się wydaje, że możesz po prostu siąść, otworzyć zeszyt, sobie coś zapisać, może jakąś tam wenę. No tutaj musisz mieć sprzęt, przede wszystkim software, tak? No bo sprzęt, że tak powiem, żeby coś tam sobie zrobić tak dla siebie, no to wystarczy tam jakaś zwykła karta graficzna, muzyczna i powiedzmy, nie trzeba jakiegoś sprzętu, ale oprogramowanie musisz mieć, no tego nie miałem już później. Przepraszam, że ci przerwę, ale bo to może być ciekawe dla ludzi, którzy tak tą płytę, taki zwykły chłopak wystawiają na piedestał. Pamiętasz na czym, jaki był właśnie osprzęt przy tworzeniu tej płyty? Bo ja pamiętam jedną rzecz, ci powiem, że ja sobie, nie wiem, kupiłem parę lat temu te Yamahy głośniki, które ty miałeś dokładnie wtedy, te białe, jaki to jest... No ja nie wiem, jaki, nie pamiętam teraz, ale dokładnie te same se kupiłem specjalnie dla tego, no nie? I co jeszcze oprócz tych? No to takie mieliśmy monitory, MP5, tak? Tak, tak. A te monitory to ja w Irlandii miesiąc zmywałem naczynia, żeby je kupić. Je kupiłem, pamiętam, do Krakowa, jeszcze z Bielska jechałem specjalnie. Ja je kupiłem, stary, ja je kupiłem w Norwegii. No to ja MSP5, tak. No, ja je kupiłem w Norwegii, później z Norwegii wziąłem, do Polski i z Polski je wziąłem do Hongkongu. No, na trewarzu. Nie, przepraszam, nie do Hongkongu, tylko z Polski je wziąłem do Johannesburga. One są teraz w Johannesburgu u mnie na chacie. Fajne wycieczki. To takie, jeżeli pamiętam, to takie studyjne kiedyś były popularne, jakieś tam odsłuchy. No i co, jaki mikser tam wtedy był, pamiętasz? Przez jaki mikser? Chyba Yamaha miałem. Tak? Aż ten mikser nie był dla mnie taki istotny, bo ja nie nagrywałem tak, wiesz, instrumentów na żywo. Tam chyba pamiętam, mikser miał jakiś przedwzmacniacz, który był niezbędny dla mikrofonu, tak, pojemnościowego. I pamiętasz, co to było? I w sumie też trzeba, żeby wyjście zrobić na te głośniki, już nie pamiętam. Tak, jakaś Yamaha. Okej. No i software był w sumie ważny, tak? No teraz nie mam dostępu do tego, nie wiem skąd załatwić, że te nowy software Reason, no to tam kosztuje tam kilka stów euro. No to co, cię nie stać? No stać, ale na Volvo, kurwa, przyjechałeś i cię na Reasona nie stać. Ale ten, ale powiedz mi, kurde, no i a dobra, ale jaki software w takim razie, czego wtedy używałeś? Na początku to chyba jak wszyscy, Fruity Loops. A do nagrywania i miksowania już? Czy ty to nie wiem, co było na początku. Był Cool Edit, tak. Tylko nie wiem, czy Cool Edit miał takie traki, że można było. No to tak, Cool Edit był, a później przeszedłem na Arizona. Okay. To już do samego robienia muzyki i Sonar. To był taki bardzo fajny tam, żeby sobie jakieś te ścieżki ustawiać, jakieś komponować, efekty dawać, jakieś tam reverby na wokale i tak dalej. Też się fajnie sprawdzał. I tam do edycji jakieś SoundForge. No i wtyczki, dużo wtyczek różnych. No okej, no bo ja pamiętam, że to też w ogóle jest... Na początku nagrywaliśmy u ciebie na Sarnim Stoku, ty mieszkałeś na Sarnim Stoku kiedyś, a później na Stracące, no nie? I w ogóle ktoś mi mówił ostatnio, że jest jakieś wideo, nie wiem czy nie Muti, nie Muti, bo to... Z Sarniego Stoku. Że jest, nie, że, tak, przepraszam, że jest wideo z Sarniego Stoku. Jak MGO był. MGO był i coś, widziałeś to w ogóle? Nie, ale pamiętam, że gdzieś była kamera. A pamiętam tą imprezę, czy impreza, no tam kilka godzin, jakiś freestyle było. Tam MGO przyjechał z adapterami. I Boro był. Młody chyba był. I tyle chyba. No może. Pamiętam, jak wtedy MGO opuścił
ten EPMD, chyba taki symfonii, pamiętasz? To puściła. Tak. Po raz pierwszy to usłyszałem wtedy, no to był szok. No i fajnie, no rzeczywiście chyba to było nagrywane. To było, no to mogło być 99 rok czy coś takiego. Ktoś mówił, że to ma. Także może się jeszcze znajdzie. Ale powiedz mi, bo ty jeszcze w ogóle, ja pamiętam cię z jednej takiej sytuacji, czy ty nie byłeś czasem organizatorem, czy też współorganizatorem jamu graffiti tego z Bin Ladenem słynnym? Tak, to była, w sumie to trzeba podzielić na dwie części, tą imprezę. To może pierwsze powiem o tej swojej części. To był jam graffiti, to zrobiłem to się zgrało z moimi urodzinami. Także to był, chyba rzeczywiście to był ten pierwszy taki jam na PCK, to mi się wydaje. No, załatwiania było tam chyba miesiąc czy dwa. Wszystkie PKP, zgody i tak dalej, do Katowic gdzieś musiałem jeździć, no, była tego cała masa. Jakieś tam strażą miejską z wszystkimi, także było kupę załatwiania, ale tak, jam się udał. Co prawda później po aferze kamera, to do mnie do domu Straż Miejska przyjeżdżała i tam mówili, że trzeba to zmazać. Co ty mówisz, tak? Naprawdę? Tak, no. No ale wiesz, spoko tam, śmieszne to było. No, ale nie, ale opowiedz coś więcej na ten temat. Co, jak oni to argumentowali? I czy mieli jakieś podstawy prawne, czy takie... Ja pamiętam tylko, jak na Sarnistok, tam pamiętam, że tam przychodzi moja mama, przychodzi Darek do ciebie, nie? No to wychodzę, patrzę, tam Straż Miejska. To pan Darek, to mówię, tak. No i tam, wiesz, tam proszę zmazać tego Bin Ladena, nie? No ja w szoku, mówię, no, ja go nie malowałem, no wie pan, no coś tam, no nie pamiętam dokładnie, ale tam mnie nie przekonali do tego, żebym nie czułem się zobowiązany, no i później tam partyzancko został przez polityków bielskich chyba zniszczony. I tutaj, tutaj w ramach komentarza proszę sobie odnaleźć płytę Psiokrew, Szumi Jawor Sound System i kawałek Napięte Wersy. To jest komentarz do tej sytuacji. No i co? No to ty byłeś organizatorem, czy... Tak. Ja organizowałem jam, a wieczorem zrobiliśmy imprezę i to już Przemek Targosz, o którym wspominałeś. Okej. Zorganizował koncert. Gdzie to było? Nie w Czwórkach, tylko to było... No tam fabryka, na Grażyńskiego, fabryka. No nie wiem, bo te nazwy się tam zmieniały, ale tam w tym klubie tam za... I to było wtedy, Morwuła tam grało, czy nie? Tak, bo Przemek był dobrym znajomym Łyskacza. No i tam często bywał w Warszawie, no to tam też znał, oprócz Morwuła, no to też tam opowiadał. I tam z Deep Squadem gdzieś się, jeżeli dobrze pamiętam, tam się tam w miarę gdzieś tam, znaczy kuplował, spotykał ich. No nie było do niego problemu, żeby zaprosić Morwuła do Bielska. No ja to pamiętam, jak ja poznałem Łyskacza. Teraz w ogóle jakoś niedawno, z rok temu czy z dwa lata temu się złapaliśmy z Łyskaczem na Facebooku. W sensie zobaczyłem, że to on i coś tam i kliknąłem. I on w ogóle w Chicago od dawna siedzi, no nie? Robi tatuaże. Wiesz o tym, no, czy nie? No, właśnie pamiętam, że w Stanach był, ale to chyba dawno Lata. Ale ja to pamiętam, jak go poznałem, jak tam... On zresztą był zawsze taki chłop, no nie? Wielki. Tak. Jak go poznałem, kurwa, to wiesz, nie dość, że Morwuła, no takie wrażenie po prostu zrobił, no nie? Nie dość, że Morwuła, to wtedy wiesz, porównając do nas, to oni byli, no, wiesz, był... 7 szczebli wyżej. No tak. A jeszcze on taką miał posturę, że jak go poznałem, mówię, kurwa. No, chłop zrobił wrażenie na mnie, no. No pamiętam ten koncert, tylko pamiętam, że chyba, mimo że byłem organizatorem, to przez chyba... To nie mogłem wejść na ten koncert. Kogoś tam oczywiście nie wpuścili, coś tam, wiesz. Wiesz, jak to zwykle było. Tych problemów zawsze przed imprezami, więc nawet na swoją imprezę tam gdzieś z godzinnym czy dwugodzinnym opóźnieniem dotarłem. A czy miałeś, a powiedz mi jeszcze wracając do produkcji muzyki, czy ty miałeś kiedyś, czy tak sobie po prostu zacząłeś robić, czy powiedziałbyś, że jakiś tam producent był dla ciebie inspiracją bardziej niż inny? Nie, wiesz co, nie znam żadnych producentów. Nie znasz żadnych producentów. A jeśli chodzi o raperów, bo to jest takie pytanie, które zadaję wszystkim, o top 5, no nie? Jakbyś miał wymienić swoje top 5 raperów ze Stanów i top 5 raperów z Polski. Czy tam, no takich, wiesz, ty nie jesteś raperem, no to nie mówimy o inspiracji, ale takich, których najbardziej lubiłeś zawsze. No to wszystko to z tych czasów początkowych, tak? No to dawaj, 5 zagranicznych. Że głównie scena
warszawska z Polski, chciałem powiedzieć. Jeżeli chodzi o zagranicznych, to tam wszyscy wymieniali raperów albo zespoły, nie? Mm-hmm. To ja bardziej zespołami, okej? Okej. To, no to Wu-Tang. Mm-hmm. Tutaj, no to by trzeba było, wiesz. A to tam masz jest, jakieś... Chyba ODB, tak mi się wydaje. Że, ulubionego? Że, tak, naprawdę jest dosyć naprawdę specyficzny. Mm-hmm. Tak prawdziwie szalony, wiesz. No. Nie jakieś udawane, tylko naprawdę go jest wyjątkowy. Mm-hmm. Afura. Okej. Okay. I to dosyć mocno, ta mm-hmm. pierwsza płyta. Afura w ogóle mieszka chyba w Europie, gdzieś tu niedaleko. No bardzo, tak, gdzieś czytałem, Czechach, że się dużo tych raperów chyba do Europy ze Stanów przeprowadza. J-Ro. Co ty mówiłeś? Czy gdzieś to przeczytałem? A możliwe, że ja, bo ja wiem, że J-Ro mieszka w Berlinie, a Fura chyba, nie wiem, przynajmniej swojego czasu wiem, że w Czechach mieszkał. I J-Ro też z Alcoholics też gdzieś tutaj, no nie wiem, czy nie Norwegia, czy coś tam. Tak słyszałem przynajmniej. No i co jeszcze? To Wu-Tang mamy. Wu-Tang, Afura. Afura. Z amerykańskich, bo pierwszy może zacznę od Ameryki. Z amerykańskich jeszcze. No wiesz, że tam cała masa jest, aż ciężko wybierać, wiesz, tych Tribe Called Questów, jakiś De La Soul i tak dalej. To ciężko wybrać, tak? No to Tribe Called Quest, De La Soul. No też, no. Czy nie? Czy coś innego? No to weźmy 5, no. Może przejdę na Europę. No okej. Okay. Francuski hip-hop. Okej. Okay. Tu się waham pomiędzy NTM i IM. No ja to samo zawsze. Kurczę, chociaż ja lubię chyba bardziej... Kurde, nie wiem, bo ja lubię dwie płyty. Jedna to jest NTM, a druga to jest IM. No nie? I teraz w ogóle nie mogę powtórzyć tych nazw ich, bo są po francusku i nigdy, a ja z francuskiego nigdy nie rozumiałem ani słowa. Ale chodzi o te takie najbardziej dwie klasyczne płyty. NTM ta z czarną kładką i niebieskim NTM, co tam był Supreme, coś tam. A, bo to jest Supreme NTM, nie? Chyba tak, no. A IM to jest ta płyta, gdzie oni są taką, kurde, na okładce jest taki... Rycerz, jakaś taka husaria, coś takiego. Tak, no. tak, z takim mieczem. No to jest najwięcej tych numerów. I tam był ten kawałek taki 8-minutowy, do którego teledysk był też taki z Marsylii w ogóle. Uliczny, kojarzysz to? No, to już zapomniałem. Nie zapomniałeś. Dobra, no to dobra, no to wrzucamy to ten IM i NTM na koniec. Czy jeszcze kogoś byś chciał wymienić? Wiesz co, jeszcze myślałem o niemieckim, ale kurczę tak, bo też dosyć mocno byłem zaangażowany. No, powiedzmy Absolute Beginner jest jeszcze taki dosyć fajny, mimo że oni nagrali chyba dwie płyty, wiesz, to dosyć długo ich słuchałem, tak, żeby było trochę małe zróżnicowanie pomiędzy państwami, to zostawmy te 5. Mimo wszystko, że podejrzewam, że dużo tych zespołów De La Soul może lepszych jest od Absolute Beginner, ale masz sentyment. No. Dobra, no a z polskich? No to z polskich to głównie warszawska scena, czyli no, Zip Squad. A masz ulubionego rapera z Zip Squadu, albo miałeś? No to Soku. I powiem ci, że zawsze lubiałem. Te teksty może nie zawsze były takie, wiesz, jak teraz tak słucham, może nie zawsze były jakieś takie super, jak dla mnie, ale no ale stylowa. Ta płyta NOC, no nie? Tak. I nawet miał kilka jakichś dystans, jakieś swoje takie, pamiętam, chyba single czy coś. Dużo było dobrych. Taka stylowa, ten głos taki hardkorowy, wiesz, szybki. Strasznie. No i on miał też taki szczególny, w sensie, że takie, kurde, to było niby nie w tempo, no nie? Czasem rapowanie. No, tak. Ale jakby grało, tak czy inaczej. Tak. Czy tak przyspieszał. I ktoś w ogóle to powiedział. Nie wiem, czy Volt tego nie mówił. A może się teraz mylę, ale ktoś powiedział o Fu, że jak on nawijał, to on, wiesz, nigdy nie nawijał tego samego kawałka dwa razy tak samo, tylko jak, wiesz, jak raz nawinął i zaraz go na przykład stwierdził, że jeszcze raz nawinąć, to był zupełnie inaczej nawinięty, no nie? Ktoś tak kiedyś powiedział. No ale, ale wychodziło mu to. No. Molesta. To tak samo, jak gdzieś, nie, że to jest, co jest lepsze, tak? Mniej więcej tak. No to tam chyba Włody tak przede wszystkim. Mówię o tych przede wszystkim tych pierwszych płytach, Molesta. Trzeci zespół polski. To może trochę późniejsze pokolenie, to też nie ukrywam, że Grubson. Okej. Okay. Też dosyć dużo takich fajnych, mocnych kawałków.
Zip, skład, z najnowszych takich, to ostatnio ogólnie mniej hip-hopu słucham, ale już coś ostatnio Vitamina mi się też podobała, to chyba Cameron też wspomniał. Przyznam, okay, że kurczę, od to jest ten Vito czasu, Bambino, tak? No nie to wiem, jest... czy Vito Bambino, ale taka stylowa też dosyć fajna, naprawdę. Tak, bardzo fajna płyta jako całość. Okay. Naprawdę rewelacja. Jeszcze wracając do Warszawy, no to na pewno 3H. Tylko też do pewnego czasu, bo to później to, co tam Tede robił, to już mi się nie podobało. Ale powiedzmy, te pierwsze płyty, zaczynając od tego nawet ten 9 kHz, tak? Więc pamiętasz WWA, w ogóle był taki najlepszy klimat. No i nastukawszy. Może coś jeszcze trochę dalej, tak? Ale tam kolejne płyty, ale później jak już tam Tede zaczął tak trochę wchodzić ten las, to mi już tak jakoś się nie podoba. Nie ciągnęło cię, co? Nie tyle, jest piątka. No i świetnie, dobra, to słuchaj, to zróbmy sobie teraz grę. Nie wiem, czy widziałeś tam poprzednie odcinki jakieś. Robimy taką grę, czyli tu robimy euro, są z dwóch stron. Tylko u ciebie będą płyty teraz, robiłem wcześniej z raperami, a zrobimy płyty, czyli ja po prostu cię pytam, czy ta płyta bardziej, czy ta, możesz tam, wiesz, jakieś dwa zdania komentarza, albo ten, i zobaczymy, co będzie do finału. To są wszystkie z przekroju 2008-2011, także zobaczymy, czy będzie, myślę, że jeszcze trafi, no nie? No to zaczynamy. Hi-Fi Banda, Fakty, Ludzie, Pieniądze, czy Jamal Urban Discotech? Znasz obie, czy nie? No kojarzę, tak. No. To weźmy Jamala. Jamal, okej. Okay. Jamal kiedyś, kurde, na żywo słyszałem. Bardzo fajny zespół, mi się wydaje. No i też taki niedoceniony, bo Miodu teraz w ogóle, z tego co widziałem, nagrywał w ogóle solową płytę. No ale w taki tak mega undergroundowo już, no nie? Dobra, drugie. Waldek Kasta, trzynastka. Czy Małpa, kilka numerów o czymś? Kurde, no Karim, nie wiem, powiem ci tutaj. Nie znasz? Ja... A znasz te płyty, czy nie? No, nie bardzo. Nie bardzo. Ja te wcześniejsze lata byłem taki, wiesz, mocno, wszystko, każdą płytę, więc tutaj dajmy... A poczekaj. Waldemar Kasta, trzynastka, i Małpa, kilka numerów. Ale to nie jest ta Kasta. No Kasta, Kasta Waldemar Skoła? Kasta. No, a, Kasta, no to Skoła. Nie, no ta. Dobra, no to nie, no to Kasta. Okej. Okay. No to Kasta, no dobra. No to następne, Borikson, Kajman, Semtex, nie wiem, czy kojarzysz tą płytę, tak fajna, czy Hada, Proceder, to pierwsza płyta Hady. No tak się zastanawiam, za Hadą aż tak nie przypadam, ale miał też kilka fajnych numerów, nie będzie Hada. Okej, okay, Hada, no tutaj tych nie będziesz znał, strzelam, że nie będziesz znał, Wysonji, płyta Johnson, i drugi, Ry 23, uliczny Flowcrawler. Kurde, znaczy, Wysonji to jest Szybkiego Szmalu. Kojarzysz Szybki Szmal? Taka była ekipa z Warszawy undergroundowa. Oni mieli taki kawałek Co z Omarem. Ja to Onara dobrze kojarzę, tak. No, ja to wcześniejsze lata. A Ry 20, no ja wiem. A Ry 23 to był taki miał kawałek, kurde, z Góralem. Jak on się, my robimy tu te manewry, coś tam, coś tam. Tak, on tam tak, był. Tak, to możemy go wziąć. To jego, bo przez ten kawałek, dobra. No i druga strona, Ortega Cartel, Laworama, kojarzysz to? A ten drugi? Średnio, a ten drugi, Mrozu, Miliony Monet. Nie, nie, no to pierwszy. Ja tam, to Ortega. Mrozem to ja nie przypomnę. Nie, a ja lubię, Mroza lubię strasznie. No i później Eldo, Zapiski z 1001 Nocy, czy J, Stan Równowagi? No to Eldo. Eldo, okej. Okay. I tutaj Lukatrix, Czarne Złoto. Wiesz co to jest? To jest Jajonasza płyta producencka. Czy Focus, Prewersje? No to Focus. Focus, okej. I ostatnie tu zestawienie. MES, Kandydaci na Szaleńców. Czy Hakarów i Ok, Chuja w to wbiją? No to weźmy MESa. MES. Okej, no to lecimy druga tura. Jamal czy Kasta? Kasta. Kasta. Hada czy Ry 23? Hada. Okej. Okay. Ortega, Cartel czy Eldo? Eldo. Okej. Okay. Focus czy MES? Focus.
Okej, okay, no to jesteśmy w półfinale. Kasta, skład 13 czy Hada Proceder? No, Kasta. Kasta, okej. Okay. I z drugiej strony Eldo, zapiski z 1001 nocy czy Focus Perwersja? Eldo. Okej. Okay. No i finał, Kasta czy Eldo? Eldo. Eldo. No ale okay. Nie trafiłeś tu, kurczę, z tymi, nie, z tymi zespołami w moje, wiesz... Mojej playlisty. Musiałbym cię musiał pytać tam z początków, no nie? No. Wzgórze. Znaczy, Wzgórze ja... czy Leroy? Kaliber, nie, czy. Nie, nawet nie. Kaliber, nawet, czy nagle rozładowany akumulator. I tak dalej. Ja to włączę silnik, no. Żeby się rozwijał. Nawet nie, no ale te początki takich roku, właśnie Zip Squad, Orwoa, te pierwsze powiedzmy 10 lat. Bo to jest powiedzmy, tak, to już jest. Bo i tak dalej, trochę, no. Później. No to już jest, widzisz, jak 2006 my wydaliśmy płytę, no. To koszmar powraca, a tu jest od 2008 się zaczyna. Także podejrzewam, że to jest, skoro odstąpiłeś od robienia muzyki, podejrzewam, że też mogłeś się trochę, wiesz, znaczy, trochę wiesz, od hip-hopu. Czy od hip-hopu, wiesz, tego odciąłem, no, ale naturalnie jestem otwarty na każdą muzykę. A co, no to powiedz mi, co teraz leci, na dzień dzisiejszy, co u ciebie leci, co sobie puszczasz ostatnio? Nie, ostatnie 5-10 lat muzyka jest, są trochę szybsze muzyki. Okay. A to trochę wiąże się z tym, że biegam. Okay. I może raczej biegam i słucham. Za każdym razem, w sumie bieganie to jest dla mnie taki moment, kiedy mogę sobie spokojnie, szybciej, kiedy biegnę szybciej, to ja może polecę, niespokojnie. Ja ci polecę jeden album do biegania, mój ulubiony, to jest pierwsza płyta Metalliki. Uwielbiam przy tym biegać. No. Sprawdź sobie. Ale to, no to dobra, no to powiedz co. Nieraz biegam. No, ostatnie 5 lat, nie wiem, czy znasz taki zespół Ether Shikari? Nie. Brytyjski. Okay. Taki metalowo hardkorowy z dużą dawką elektroniki. Okay. Ale tak naprawdę fajnie zrobiony, że słuchasz to metalowy praktycznie jakieś ciarki czasami mogą się przejść, wiesz, naprawdę jak się bardzo fajnie. Okay. Mają chyba z 5 płyt, 6 płyt plus masa singli różnych rewelacji. Naprawdę. No i no, w sumie to od dawna nie rałem się w żadnym zespole jak tym, że wcześniej taki się rejczek czy coś. Okay. Tutaj po prostu są te rozwiązania. Ale oprócz tego, nie, no, do hip-hopu wracam. No, a co, też jakieś a z hip-hopowych rzeczy co słuchasz? Tak mówię, Witaminę. No i młodego teraz Skorupa. Ta mi się podobała. Bielski, właśnie Astma, naprawdę. Kilka kawałków słyszałem, ale czekam już na tą płytę. Bo kurczę, jest ciekawy. A gdzie już, a jak już słyszałeś, że młody robi z KRS-Łanem traki, to co? A co, wiesz, co później? To kosmos, wiesz, no. To jest ewenement na skalę światową. No. To co się stało i no, kurczę, szacunek. No bo to jest tak, no też bo z Polski to nie wiem, czy jest jakiś muzyk, który... Nie. Wiesz, zrobił coś takiego. Nie? Coś takiego, no nie? Bo to jest generalnie, no możemy powiedzieć, że jeśli by to przełożyć na muzykę na przykład rockową, to jest tak, jakby jakiś polski artysta współpracował z Mickiem Jaggerem, tak, na przykład, no nie? No to jest takie. Albo jakiś metalowy zespół z Metallicą. No, o to chodzi, nie? No to tak jeszcze się nie zdarzają. To jest taka historia. I to jeszcze tak wyszło w ogóle, nie wiem, czy... No słuchaj. Słyszałem, no, tak. Słuchaj, się też słyszałem, także... No, z przypadku. Dobre bity zrobił, więc się Kary sobie spodobały. Choć z przypadku, że tam akurat był na tej imprezie i tak dalej. Nie wiem, no, wiesz. Dobra, słuchaj. Będziemy powoli kończyć w takim razie. Mam dla ciebie prezent, od razu sobie robię reklamkę. Jakby ktoś chciał 4 płyty Kalima, to za stóweczkę taki komplecik. Proszę pisać. Dla ciebie 4 płytki, proszę cię bardzo. No. Dziękuję bardzo. Nie wiem, by ci się chciało posłuchać, ale musisz mi dać tego takiego zwykłego chłopaka za to. Masz naprawdę, czy nie? To jest już rytas, więc wiesz. Ale... Nie, popatrzę i ten. Ale naprawdę masz? Chyba mam, patrzyłem naprawdę. Tak? Mam chyba 3 egzemplarze. I płyty takie jeszcze z tym wydrukowanym? Tak. Czy oryginalne, tak. Ja, no właśnie, oryginalne, bo to też właśnie była płyta normalnie z nadrukiem wtedy i tak dalej. A Capricorn przesłuchałem całą płytę. No i co? Jesteś fajny? Podobała mi się, tak. Naprawdę. A jakiś kawałek tu polecisz, znaczy, słuchaczom? Mi się przede wszystkim podobał ten na południe reprezent i ten tylko, nie pamiętam, to chyba ta 11, tak?
bo tu jest kilka, tak? Pamiętam. To a, południe bez... reprezent. No to jeden jest ten, ten co był teledysk? Ta wersja, nie. Czy nie? Nie, nie, nie. To druga inny wersja, to no, młodego pewnie. Młody? Tak. Młody zrobił drugi, taki, no. Do teledysku zrobił Michos, no. Tak, a już on tam był nawet fajny kawałek, tam, taki spokojniejszy. Fajny, fajny. Są przesłałem chyba dwa razy, tylko kurczę, na streamingu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A to wie, że muzycy tego nie lubią? Nie, ja to wszystkich... Nie. To ja w ogóle... ja w ogóle namawiam się. Tylko, że widzisz, ja jestem takim muzykiem, który mi jest obojętny, czy ja sprzedam 5 płyt w miesiąc, tak. Bo ja z tego nie żyję, no nie? Ale... No ale muzycy może pewnie wolą, żeby płyty kupować, bo mają jakiś tam income z tego, no nie? A... No ja sam z Tidala w ogóle sam. Ja używam Tidala, a ty czego? No Tidal ma... taką jakoś wyższą, jak wersję, masz tam 24 bity. Masz dwie opcje, no. Ja akurat w tej normalnej słucham, ale tam jest na tej dalu ta opcja. No, taka, no. Ja mam Deezera, dużo od kurczę. A widzisz, bo ty mi powiedziałeś o Deezerze, a bo ja w tym Hongkongu siedzę, tam nikt nie wie, co to jest Deezer, no nie? No, francuski. No. I on jest mniej popularny od tych wszystkich, ale naprawdę jest tam kupa muzyki. Znaczy ja już jestem przyzwyczajony, bo tam od, nie wiem, 7 lat, mam playlist już tyle zrobionych, wiesz, to już że po się, prostu ja w ogóle nie chcę zmieniać. No widzisz, właśnie to jest to, bo ja teraz bym myślę, żeby przeskoczyć na Spotify, bo chyba jednak ma więcej, ma taką choćby opcję, że możesz podzielić się playlistą z ludźmi. A więcej ludzi używa Spotify'a, to jest na takiej zasadzie, że ja sobie mogę coś wpisać playlistę i no. Tobie ją wysłać, no nie na takiej zasadzie. Znaczy ty ją możesz sprawdzić tak na Spotify'u, na Tidalu tego kurde nie ma akurat niestety. No ale tak jak mówisz, no jak mam kurde 10 playlist, to mi się nie chce tego wiesz, na nowo szukać wszystkiego. A, dobra, to jest, zanim skończymy, powiedz mi dwie rzeczy. Jedna, czy chciałbyś jeszcze wrócić do muzyki w jakikolwiek sposób, czy to jest raczej zamknięty już rozdział dla ciebie? Jak najbardziej otwarty. Jak także, najbardziej otwarty? Znaczy nie, że cały czas mam ochotę. Okej. Okay. Teraz też sobie w domu zbudowałem takie mini studyko. Naprawdę? Dużo głośniki, jakieś klawisze, gitara, też. O to miałem już ten. Już ukulele sobie kupiłem, muszę teraz zacząłem uczyć grać. No, to może zrobimy taki zwykły chłopak, wiesz, 20 lat. Jakiś tam prosty hardware, niedrogi. Tylko kurczę, brakuje mi problemów. Okay. Znaczy posiągałem jakieś tam MPC, ma jakieś czy coś. No, ale to kwestia, wiesz, jakiś tam przyjemności. Przyjechałeś Lamborghini, bo widuję, że nie masz na ten. Nie, ale... no muszę sobie posiągać programy, to z raz, a dwa, no to tam, wiesz, to musisz zbudować sobie jakąś taką bazę sampli, nie tylko takich loopów, bo to sample to można tam, wiesz, szerokie pojęcie, moim zdaniem. Możesz sobie wiesz, zalupować, wiesz, jakiś znany motyw i tak się robi hity, nie? Ale tak z tego co słyszałem, jak tam młody z tą rozmawiał, no to sobie tam tnie, podejrzewam, że tam czasami nie rozpoznasz, co to jest w ogóle, no, jakiś ciekawy dźwięk szuka. Ja nie mam niczego, to bym po prostu zaczął od zera. Ja ci powiem, że ja się w ogóle mega cieszę, że to od ciebie słyszę, bo ja się spodziewałem odpowiedzi, nie, co ty kurwa, już mi się nie chce, nie? Ja myślałem, że to byłem jakby nie. Pewny, że coś takiego powiesz, że już zamknięty ja się temat. Że każdy z naszego towarzystwa wtedy gdzieś tam czasami ma coś w głowie. Tak, albo sobie coś napisze, albo wymyśli jakiś tam tekst czy coś. Ja tak podejrzewam, że to. Wow. Jak tak to było mocno, tak, please, tak się nie. Keep ciężko me, keep me updated. No myślę, że zrobimy że na emeryturze. No nie, no a na emeryturze czasu. W przeciągu, nie wiem, tam 5 miesięcy coś podrzuć, no. I zróbmy sobie coś. Zróbmy sobie jeden kawałek chociaż. No pamiętam nawet jak dekada mamy, nie? Pamiętam, że dzwoniłeś. Czy pisałeś coś, żeby przynajmniej jeden numer zrobił, nie? Ty chyba nie, czy ktoś tam nie poszło. No nie poszło, bo właśnie no nic nie miały. Nie miałem programów, niczego, wiesz, wtedy już jakoś. Ale to ja ci załatwię to wszystko. Jak chcesz, to mi Arizona załatwił. Ale to naprawdę, o jeż. Ale tych jeży, kurde, to jest pełno na tym osiedlu, naprawdę. Cały czas widzę jeży. Dobra, off topic. Nie, no ja ci za to mi powiesz później, co potrzebujesz, to ja ci załatwię wszystko i zrobimy coś. Powiedz mi na koniec, w takim razie, kogo byś mi polecił do rozmowy, z kim jeszcze nie gadałem, a jest związany w jakikolwiek sposób z muzyką w Bielsku Białej? No to...
strony producenckiej mogę, bo chyba mniej się poleca producentów. Wydaje mi się, że Iskier o, jak najbardziej, bo to jest naprawdę bardzo, no, bardzo ważna postać tam. Dla Silnego Zoru tyle zrobił muzyki. Pamiętam, tyle się przesiedziałem u niego w tej kaciapie, tam, czy pamiętasz, ambulancję. No CMS i CDS, najpierw całkiem małe studio, a później całkiem duże studio. Kali o tym opowiadał, a ja w ogóle zapomniałem, ale rzeczywiście była taka faza, że tak, on nazwał całkiem małe studio, a Michael z KWH miał też taką nazwę. I w ogóle Michael się coś w cudzysłowie tak obraził chyba i dlatego się zmieniło na całkiem duże studio. A to chociaż studio było całkiem fajnie. Pamiętam, chociaż wciąż było całkiem małe. No ale fajne, ale naprawdę fajne zrobił sobie. Tak, no na tamte czasy to było zajebiste. Osobne miejsce do nagrywania, nie że w szafie. Tak. Tylko porządne. No bo ja u ciebie w szafie nagrywałem w ogóle. No tam? Na tym, na Sarnim Stoku. No, znaczy, ta szafa, taką wnękę miałeś. Tak, no, więc to spełniało jakieś tam akustyczne... Bardziej spełniało wiesz, potrzeby, ale... funkcję szafy. Może było tam browara schować, tak jak się rapowało, wiesz. No, ale ja. Bardzo dobrze, no Iskier jak najbardziej, ziom. Z Iską prawdopodobnie będę musiał zrobić online, bo on chyba nie mieszka w Bielsku, z tego co pamiętam, jak ostatnio gadaliśmy, ale Iskier, mam nadzieję, że się zgodzi na rozmowę, pozdrawiam cię mordeczko, dużo fajnych rzeczy zrobiliśmy. No. No i MGO tam chyba jeszcze. No ale MGO, tak, ja cały czas czekam, jestem w kontakcie z MGO, tam jest jeden taki problem do przezwyciężenia, ale zrobimy to. No, to jest też ważna osoba. No musi być, no ja w ogóle jako MGO chodzi, ja to widzę tak, nie wiem, jak patrzę na DJ w Bielsku i przepraszam, jeśli tu pominę jakiegoś teraz, bo na pewno było dużo DJ, którzy wnosili i wnoszą dalej do bielskiego hip-hopu, ale takich, którzy powiedzmy w moich oczach najwięcej inspiracji dla mnie wnieśli, to był najpierw MGO. Jak MGO przestał, to na jego miejsce wskoczył WBK. I jak WBK przestał, na jego miejsce teraz skoczył Ure. Nie wiem, czy śledzisz DJ Ure. To znaczy kojarzę tam, no, z jakiś tam... To jest, wiesz, IDA, on jest mistrzem Polski, mistrzem świata z jakiegoś tam, z któregoś tam roku, w jakiejś tam kategorii chyba technika, czy coś takiego. I w ogóle, wiesz, ja pamiętam, że jak... Kto mi to mówił? Nie wiem, czy to ja z gafy nie strzelę, bo nie wiem, czy to już pamiętam, ale chyba mi to DJ Felix mówił, że po prostu Ure rozpierdala system. No to jak Felix ci coś takiego mówi, no to wiesz... No Felix tam chyba skrycze tobie robi to, że? Też robił, no na tej płycie, na tej żółtej płycie. No, no. Też będzie szacunek do ciebie, to nasza, wiesz, początki. No Kaliber 6, Felix. No tak, no. A nie, czy pamiętasz jeszcze te imprezy, kasety z imprezy z Szczyrku? Felix robi imprezę, freestyle tam, wujek Samozło. Pacjenci, ale no nie też było, ale te kasety przynajmniej tam było. Jajonasz, Gano. Okay. To był też taki kawał inspiracji, naprawdę. No, to był klimat brutalny. No. Naprawdę jakbyśmy to widzę znaleźli, to wydaje mi się, że warto posłuchać. Bo... Kurde, mi brakuje wśród DJ, jak tak gadamy w Polsce, takiego ich takiej medialności. DJ Eprom trochę to robi, bo on robi takie rzeczy, że tam jakiś, coś tam nazwał, taki cykl Coffee Cats, czy coś takiego, i wiesz, tam co rano przy kawie, co tam co jakiś czas, jakaś sesyjka, coś tam. Ja bym chciał, wiesz, słyszeć od Ure raz w miesiącu jakiś tematyczny mixtape, czy tam od Felixa, czy od Twistera, bo to oni to robili dawno temu, ale myślę, że jakby gdzieś się zatraciła ta idea mixtape'ów takich DJ-skich. Chociaż ostatnio, nie tak dawno chyba zrobił Jan Marian w ogóle. No, wiesz, który z tego. No tak, oczywiście. No to też było dla mnie takie, wiesz... No rzeczywiście. Bo pamiętam, kiedyś był dobry chłopak. I pęku w ogóle z Veto. Jak już o tym mówimy, to rest in peace Radoskur. Wiesz, że Radoskur odszedł do nas niedawno. No, Radoskur z Veta niestety. Rest in power.
Ale Pęku właśnie zrobił ostatnio też mixtape i jakiś tam, i chyba tam Mario właśnie, Jan Marian też coś na tym działa. Takie fajnie się to słucha, bo mi się wydaje, że Pęku jest taki sam, jaki był, wiesz, w tamtym czasie, że ani, że nie jest tak, że wiesz, o, nie było go 15 lat, włączasz i o kurwa, chłopie, już w ogóle nie ma takiego, wiesz, odczucia, tylko tak jakbyś sobie włączył płytę Veto 20 lat temu, czy 15, to nie jest taki sam. Dobra, Zak, co? Jeszcze chcesz pozdrowić kogoś? No, stary, dawaj, pół godziny. Stary, no, kogo chcesz? Nie, no całą scenę hip-hopową ostatniego czasu. To naprawdę te kameruna. Ja pozdrawiam ekipę w ogóle od Zaka z Starniego Stoku, bo tam było wokół tego, przez to, że myśmy zaczęli robić muzykę, ja poznałem dużo fajnych ludzi właśnie z Sarniego i dużo imprezowaliśmy, a kontakty się porywały, także yo, pozdrawiam. No też pozdrawiam Sarni Stok, znaczy ogólnie chyba tych hipopołączył trochę osiedli te problemy, że tam WP, Sarni Stok, no wszystkich pozdrawiam. No z całej sceny, no to wiadomo, no Kamerun, Siódmy Zor, no to i oczywiście no Meridianu wszystkich. Ale też było dużo ludzi, też, z którymi się tak nie trzymaliśmy, tam właśnie Złote Łany. Mm-hmm. Też nagrywali, wiesz, tak. Irek i tak gadałem dalej. Gadałem z Irkiem na Facebooku ostatnio, mam nadzieję, że się złapiemy, bo chyba był zajęty w tym momencie, ale generalnie mamy to gdzieś tam odłożone na później. No, nie? No, oni nie, tam zajebista ta płyta RDS była wtedy, na tamten czas, taka, że no. Wiesz, na takiej zasadzie, że było kilka składów w Bielsku i wiesz, ktoś ci coś tam podrzucał i większość to raczej była taka, że nie chciało ci się tego słuchać. A ja pamiętam, że jak RDS przesłałem, to mówię, kurwa, zajebiste to. Nie, to było okej. Okay. Znaczy Irek, no to oni w ogóle też początku. Chyba ten sam moment, co krótka piłka, to łanie, to wszystko. No tak. Musisz też z nim pogadać. Dobra, słuchaj, bardzo miło Cię w ogóle widzieć. Dzięki, że się zgodziłeś na rozmowę i czekam na, wiesz, czekam na podkład. No i robimy dzięki, piona. Zaproszenie. Elo, na razie. Hej.